Witam serdecznie wszystkich hodowców, sympatyków sportu gołębiarskiego, znajomych, którzy oglądają mój kanał. Dzisiaj w związku z tym, że dużo było takich zapytań, kiedy będzie kolejny film i tak dalej, więc dzisiaj, korzystając z wolnego czasu, postanowiłem coś niecoś nagrać. Dzisiaj będzie o tym, co w hodowli, jakie są nowe nabytki, i będzie też również o sklepie internetowym, który próbuję, że tak powiem, rozkręcić. Na razie jest wszystko w powijakach, czekam na odpowiedzi kontrahentów i na razie są to tylko takie plany, ale póki co jest to rozpoczęte i myślę, że uda się to rozwinąć. Jeżeli sklep będzie funkcjonował, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do zakupów w moim sklepie produktów bardzo dobrych, znanych marek branżowych w kwestii gołębi, hodowli gołębi pocztowych. Także będę promował, będę pokazywał te produkty, będę o nich opowiadał i jeżeli będzie zainteresowanie, będę starał się Wam te produkty dostarczać. Także zapraszam już teraz i za chwileczkę pokażę, jakie w tym roku zakupiłem gołębie w gołębniku rozpłodowym. Pokażę również też, co dzieje się w innych gołębnikach, jak mają się samiczki, jak mają się samce, ponieważ wszystko jest już rozdzielone, także za niedługo powracam. A więc tak, znajdujemy się już w gołębniku rozpłodowym i tutaj będę chciał troszkę poopowiadać, znaczy może nawet nie poopowiadać, bo tak za bardzo nic o tych gołębiach na razie nie wiem, z tego względu, że po prostu jeszcze nie wydały żadnego potomstwa, ale będą gołębie, które świeżo nabyłem, testowane, że tak powiem, u mnie w rozpłodzie. I tutaj już na pierwszym planie mamy pierwszego gołębia, jest to samczyk, zakupiony z hodowli kolegów z mojego oddziału, niebieski, z 2014 roku. Jest to gołąbek i tutaj go właśnie mamy. Ten gołąbek w hodowli kolegów, którzy lotują u nas, u mnie w oddziale, wydał bardzo dobre potomstwo, które u nich spisywało się, że tak powiem, bardzo dobrze. Ten gołąbek nie ma rodowodu, ale jest, że tak powiem, sprawdzony i właśnie u tych kolegów te gołębie, po tym gołębie on ma dość sporo tych gołębi, ten kolega, i te gołębie u niego spisują się bardzo, bardzo dobrze. Poza tym wszystkie pozostałe gołębie to gołębie, które wydały mi potomstwo, które było przelotowane, i muszę powiedzieć, że żadne gołębie tutaj po tych gołębiach, które są w rozpłodzie, nie poginęły. Aczkolwiek niektóre miały bardzo słabe, że tak powiem, wyniki i będę się tutaj starał może na wiosnę powolutku te gołębie przeparowywać i próbować innych, że tak powiem, ustawień i krzyżówek. Następnym gołębiem, którego również kupiłem, jest to gołąb, który ma rodowód. Ja te rodowody Wam tutaj będziecie mogli teraz zobaczyć, zdjęcia tych rodowodów, przedstawię je. I tutaj akurat to jest samczyk, rodowód tego gołębia teraz zobaczycie. Ten gołąbek, że tak powiem, również wydał dobre potomstwo też u kolegi z mojego oddziału. Także też zakupiony, że tak powiem, od kolegi, gołąbek sprawdzony. To jest drugi gołąb, jeżeli chodzi o samce, jakie nabyłem w tym roku, kupiony za bardzo duże pieniądze, także no zobaczymy, jak będzie się sprawował. I tutaj jest trzeci gołąbek, samczyk, również kupiony od kolegi z mojego oddziału, także wszystkie gołąbki są ponabywane od hodowców z mojego oddziału, ale są to gołębie, że tak powiem, sprawdzone. I tutaj właśnie będziemy na wiosnę, będę starał się te gołębie poparować i zobaczymy, jakie po parowaniu z określonymi samiczkami
wyjdą mi, że tak powiem, tutaj ustawienia, jak młode gołąbki będą się sprawowały. Dlatego, że mówię młode gołębie, dlatego, że nie będę leciał jeszcze gołębiami starymi, z tego tytułu, że no nie mam takiego jeszcze, że tak powiem, ustawionego fajnie i wyklarowanego, że tak można powiedzieć, stada, które miałoby po prostu dać mi jakieś efekty, że tak powiem, lotowe. Gołębniczek, tak jak widzicie, nic tutaj się nie zmienia. Ja nic w gołębnikach nie zmieniam. Cele takie, jakie pobudowałem na wiosnę, takie zostają. One są teraz pozamykane, te celki. I po prostu gołębie, samczyki sobie tutaj luźno siedzą. I będziemy widzieć na wiosnę po parowaniu, jak to będzie wyglądało. Tutaj jest też piękny, piękny samiec na belgijskiej obrączce, którego dostałem w prezencie od kolegi z piwnicznej. Kolega, jeżeli będzie oglądał film, to pozdrawiam, będzie wiedział, o kogo chodzi. Gołąbek wydał bardzo świetne gołębie. Wydał gołębia, samiczkę 11,95 i 11,88 samczyka, który u mnie zaklasyfikował się nawet na wystawę. Także tutaj po tych gołębiach sparowanych ze samiczką, również od kolegi ode mnie z oddziału, bardzo dobrą samiczką, te gołąbki sprawdziły się i tutaj te połączenie prawdopodobnie tak zostanie, ponieważ te gołębie naprawdę świetnie, świetnie spisywały się u mnie na lotach gołębi młodych. Co prawda w oddziale zaklasyfikowałem się na pozycję 50 ostatecznie z całości i w piątkach jestem 50 chyba pierwszy, no ale muszę powiedzieć, że jak na pierwszy lot lotowania jestem z tego bardzo zadowolony. No i pozostałe gołębie to są te gołąbki, które tutaj u mnie są już drugi rok i jeszcze ten drugi rok będę te gołębie, że tak powiem, testował. I za chwileczkę przechodzę do gołębnika lotowego i tam również pokażę kilka gołębi młodych, które się dobrze sprawdzały i które będą, myślę, pociechą w przyszłym sezonie 2019. Znajdujemy się przed gołębnikami. Dzisiaj jest bardzo piękna pogoda. Dzisiaj mam akurat chwilę czasu wolnego. To zająłem się sprzątaniem gołębników i umyłem ładnie pojniki, także wszystko się tutaj suszy. I jak to można powiedzieć, wszystko jest, że tak powiem, dobrze zorganizowane i porobione, tak jak właśnie to zamierzałem dzisiaj zrobić. I przechodzimy do gołębnika, gdzie obecnie znajdują się samiczki. Jest to gołębnik przeznaczony na gołębie młode, z którego lotowałem w tym roku, ale tutaj po prostu musiałem, ze względu na to, że nie mam gołębników, musiałem zrobić roszadę i tutaj ulokowałem teraz samiczki, które sobie tutaj teraz właśnie siedzą. I tutaj jest też kilka samiczek nabytków, które nabyłem do hodowli i które może uda mi się tutaj za chwileczkę dla was zaprezentować, chociaż nie wiem, czy to się uda, bo są wszystkie na wolierze. Ja gołębi, ja tutaj mam tak zrobione, że niestety, ale nie mogę tutaj z gołębi wyciągnąć po prostu, że tak powiem, z woliery. I tutaj tak, pierwsza samiczka, która jest nabyta, jest to również samiczka z hodowli od kolegi ode mnie z oddziału, to jest tam ta z tyłu, taka z takim nalotem rudym. Także nowa samiczka do hodowli jest nabyta, jak możecie ją tam sobie przyuważyć, ona tam z tyłu się znajduje. O, tutaj ją mamy teraz na pierwszym planie, akurat mi teraz gołąbki ją trochę odsłoniły. Także tutaj to jest ta samiczka, która jest nabyta, że tak powiem, i będzie testowana w rozpłodzie. Nabyłem też jeszcze gołąbka, też samiczkę, ale teraz nie widzę jej tutaj. Jest to samiczka barwy niebieskiej, którą otrzymałem od kolegi Daniela Barana z Pomorza. Jest to kolega, który prowadzi tam hodowlę rozpłodową gołębi sprowadzanych z zagranicy, z którym obecnie, że tak powiem, prowadzę współpracę na zasadach
wystawiania gołębi do licytacji, czy też sprzedaję gołębie, które nabywam od niego, powiedzmy, które u niego już się, że tak powiem, wysłużyły. Także testuję te gołębie u siebie, a również też gołębie są niektóre wystawiane do sprzedaży. I tutaj akurat ta samiczka, żebym ją teraz umiał tutaj znaleźć, to wam ją pokażę. O, i już ją tutaj widzę, ale nie wiem, czy będzie ją widać. Jest to samiczka o barwie niebieskiej, z takim, z białe lotki ma. To jest ta samiczka, która tam się znajduje na samym końcu. Samiczka posiada rodowód. Już nie pamiętam, po jakim gołębiach jest ten gołąb, ale ten rodowód będziecie mogli sobie teraz właśnie zobaczyć. I to jest właśnie ta samiczka, którą będę również, która jest z przeznaczeniem właśnie do rozpłodu. Gołąbki się ładnie, że tak powiem, tutaj już popierzyły niektóre, ładnie wyglądają. Co prawda tutaj są też gołębie młode, które uznałem, że będą samiczkami, ale widzę, że tutaj też chyba trafi się troszkę samczyków. Niestety, tak jak ten tutaj właśnie na tej żerdce, który tutaj teraz się tak kręci, to prawdopodobnie będzie też samiec. Chociaż nie wiadomo, no będę po prostu to na wiosnę wszystko starał się parować i zobaczymy, co z tego po prostu się, że tak powiem, urodzi, czy też wykluje. Także samiczki tutaj sobie odpoczywają na wolierce. Samice staram się w zimie cały czas, żeby miały dostęp do świeżego powietrza, żeby odpoczywały, ponieważ samice, jak wiemy, muszą wykonywać tą pracę związaną ze składaniem jaj, z karmieniem młodych i tak dalej, i tak dalej. Także te ptaki, no ta płeć, że tak powiem, staram się, żeby miała zawsze lepsze warunki niż mają po prostu samce. No to tak jak u człowieka, gdzie człowiek stara się dbać o swoją partnerkę czy o żonę przeważnie, więc tutaj ja również też zapewniam gołąbkom tej płci pięknej, samiczkom, dobre warunki siedliskowe, bytowe, żeby mogły sobie tutaj fajnie spędzać czas codziennie odpoczywając i będąc tu sobie na tym oto gołębniku. Także samiczki tutaj, powiedzmy, omówiłem pokrótce. I gołębnik dzisiaj, tak jak widzicie, jest wysprzątany, wszystko fajnie wysprzątane. Także jeszcze tutaj tylko stawię wodę, pokarmię, dostaną karmę, bo na razie w karmniku jest pusto, ale dostaną za niedługo karmę i będą sobie tutaj samiczki jadły i będą odpoczywać do przyszłego, że tak powiem, sezonu. I za chwileczkę udam się do gołębnika tam lotowego, gdzie przerzuciłem ewentualne młode samce. Też będą oczywiście testowane, jak będą się sprawowały. Też mam tam kilka pomysłów na poparowanie tych ptaków i zobaczymy, jakoś mi ta kamera nie wyostrza tak jak powinna, nie wiem, o co chodzi. Dobra, miesza z tym, udajemy się do gołębnika lotowego, gdzie teraz przebywają samczyki. I znajdujemy się teraz u samczyków. Jest tutaj, są tutaj w zasadzie, jeżeli chodzi o gołębie młode, tegoroczne, przelotowane, są tutaj wyselekcjonowane gołębie, które zdobywały minimum jeden konkurs, miały, także tutaj są gołębie, które, że tak powiem, no, coś tam, coś nie coś, powiedzmy, na tych lotach pokazały. Aczkolwiek, tak jak mówię, no, pierwszy rok lotowania to, że tak powiem, takie testy. Testy obsługi zegara, testy, że tak powiem, obserwacja ptaków, jak one zachowują się podczas lotów. Moje gołębie, czy wracają, czy nie wracają i tak dalej, i tak dalej. Także jestem, że tak powiem, laikiem w kwestii lotowania i dopiero pierwszy rok lotowałem. I tutaj właśnie obecnie znajdują się samce. Samce, które, że tak powiem, pewne samce, powiedzmy, tak jak tutaj ten czarny belg z 2017 roku. Jest to gołąbek
młody, którego wychowałem u mnie, ale też również jest to gołąb z hodowli kolegi z mojego działu, który w 2017 roku, że tak powiem, tam zdobywał bardzo dobre wyniki. I tutaj również te gołębie, które zostały, stare gołębie też również zostawiłem, te, po których gołębie sprawdzały się. Także samczyki również dzisiaj miały wysprzątane, także sobie teraz tutaj hasają. Tutaj jest piękny czerwony samiec, który wydał mi bardzo dobre gołębie. Oraz ten tutaj pstry samczyk. Ja może wejdę do środka, bo one tutaj teraz będą wariować i nic nie uda się nam tutaj pokazać. No i będę chciał zaprezentować jednego gołębia, który zaklasyfikował mi się właśnie nawet na wystawę. Jest to gołąbek samczyk, którego tutaj właśnie teraz mamy. On tutaj sobie wskoczy może do góry. No idź do góry, idź malutki, no idź. No idź, 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 idź. Tutaj go mamy. To jest samczyk właśnie po tym belgu, którego tam w tamtym gołębniku rozpłodowym prezentowałem. Siedzi sobie tutaj, jak widzicie teraz. Bardzo ładny, taki ciemny, nakrapiany gołąb. Jest to gołąb, który u mnie zdobył chyba cztery konkursy, o ile na 6 wkładań cztery konkursy, i jest to mój najlepszy gołąb na hodowli. Także jestem bardzo zadowolony z tego gołębia. On bardzo ładnie latał, czołowo siadał u mnie na gołębniku. No i zaklasyfikował się też również na wystawę. Ten gołąbek ma numer 1188. Może postaram się jakoś tutaj pokazać tego gołąbka w ręce. Nie wiem, czy to ten aparat, jak go tutaj będę umiał teraz usadowić, żebyście mogli zobaczyć. Może mi się to uda zrobić, nie wiem, zobaczymy. Może gdzieś ten aparat tutaj tak postawię. Dobra, złapię go. Dobra, i nie wiem, czy będzie widać, czy ta kamera będzie wyostrzać, ale mam go tutaj, tego gołąbka. Takie skrzydełko ma gołąbek. Możecie zobaczyć. Jeszcze, że tak powiem, pierzy się. Ma tutaj do zrzucenia jeszcze jedną lotkę z pierwszego rzędu. Tutaj też, no ale już powiedzmy, że jest ładnie wypierzony. W 99% ładnie jest wypierzony skrzydełko tego gołębia. No i to jest właśnie gołąbek, który właśnie siadał czołowo u mnie na hodowli. Jego numer 1188. Nie wiem, czy to będzie widać, czy ta kamera to wyostrzy tutaj. Możecie zobaczyć. 1188. Oddział mój oczywiście 0164. Gołąbek na takim, że tam powiem, żółtym oku. Ale ja tam na oczy nie patrzę, bo nie znam się za bardzo na tych oczach. Ale w każdym razie, no, gołąbek u mnie sprawdził się i jest to mój najlepszy gołąb obecnie z młodych gołębi na hodowli. Także jestem z niego bardzo zadowolony. I tutaj kolejny gołąbek. On sobie tutaj, widzę, znalazł swoją taką siedzibę, takie tutaj wnękę, w której tutaj sobie teraz odpoczywa. Jest to gołąbek z numerem 1162 chyba, o ile się nie mylę. No nie będę teraz ten, ale jest to gołąb akurat młodziak po tym takim wielkim samcu pstrym, którego tam widzimy na końcu. Możecie go sobie tam teraz przyuważyć. Bardzo piękny gołąb. Też wydał bardzo dobre gołębie. Między innymi właśnie gołąbka samiczkę. Ona jest teraz tam u samic. No nie pokazałem jej, ale jest to młody gołąbek z tego lotu o numerze 1161. A ten gołąbek ma numery, zaraz tutaj zobaczymy. Choć nie bój się, nie bój się. To prawdopodobnie też będzie samczyk. Poczekajcie chwileczkę. Ja tylko zobaczę, jaki to ma numer ten gołąbek. 1192. To jest 1192 gołąbek. Poszedł sobie tam. Możecie go tam zobaczyć teraz na końcu. O, z fruną tam teraz jest. Na półeczce. Nie wiem, czemu ta kamera nie wyostrza. Będę musiał coś kupić nowego, bo ten aparat zaczyna mnie denerwować, jeżeli chodzi o nagrywanie. Także tutaj mamy tego gołąbka. To jest syn tego siedzącego tutaj u góry samczyka.
to jest syn tego właśnie siedzącego tutaj u góry samczyka. I tutaj też jego brat obok też widzę, tutaj sobie siadł. To jest właśnie chyba ten gołąbek z numerem 1162. I będziemy te gołąbki oczywiście na wiosnę testować, parować je. Tutaj nie wiem, czy ktoś oglądał ostatnie filmy. W ostatnich filmach opowiadałem o tym, że dobudowałem kolejne 4, 6 w zasadzie miejsc lęgowych. Tutaj mam, dobudowałem takie celki. Jedna celka, druga, trzecia, czwarta i na dole jeszcze dwie, które będę jeszcze wykańczał na wiosnę, zabudowywał i tam gołąbki będą sobie mogły również znosić jajuszka. I tutaj będziemy, zobaczymy, co z tego tutaj się urodzi. I oczywiście w planach jest również lotowanie gołębiami młodymi jeszcze w tym roku, a może w przyszłym, w 2020 roku, jeżeli pozwoli mi zdrowie, pozwoli mi czas i praca, będę starał się już lotować gołębiami starymi. Także zobaczymy, co z tego tutaj wyniknie. Niektóre sance, które z 2017 roku, które zostawiłem, też wydały dobre gołąbki i one tutaj są, akurat się znajdują. Tu jest piękny właśnie czerwony samczyk, który też dobrze spisywał się na lotach. Ma chyba 2 konkursy, albo nawet 3. Nie pamiętam. Jest to gołąb z numerem 1164. I bardzo dobrze się spisywał. I tam gołąbek, którego nazwałem Gisbern, miał być to samiec, ale okazało się, że będzie to samiczka. No i ona tu na razie sobie jest, na razie tam widzę, paruje się mi z samcem takim DV-em. Może to parowanie nawet zostawię, nie wiem, jeszcze na razie po prostu przymierzam się do tego, jak te gołębie tutaj poparować na wiosnę, żeby wydały w miarę dobre potomstwo. Taka teoria jest, żeby parować dobrego z dobrym. No ja też będę chciał tutaj tą teorię, że tak powiem, zastosować i zobaczymy, jak to się sprawdzi, że tak powiem. Czy te gołębie młode po tych gołąbkach będą cokolwiek pokazywały. Tak jak widzimy, sobie tam już zajęły celkę gołąbki i zobaczymy. Może tą parę tak zostawię, ponieważ tam jest ładny DV, którego nabyłem od kolegi z oddziału 0247 Bierawa. To jest taki oddział tutaj bliżej Opola. Tam kolega, to jest ojciec od mojej koleżanki z mojego bloku, z 2 klatki dalej mieszka ta koleżanka. Jej ojciec robił redukcję stada i sprezentował mi 3 gołębie. Te gołębki zostały u mnie na hodowli i są właśnie, jest ten DV, który tam właśnie w środku siedzi. Ja nie wiem, czy go będę umiał tutaj, nie chcę go po prostu wyciągać, ale ten gołąbek jest bardzo ładny i bardzo ładnie, że tak powiem, również też wydał bardzo ładne młode. No i te gołąbki będę tutaj starał się właśnie, tak jak mówię, testować, nie? Tutaj ten gołąbek po tym defale to jest tutaj. Taki ładny niebieski, z takimi ciemnymi centkami. Niebieski gołąbek, możecie go sobie teraz właśnie zobaczyć. I też bardzo ładnie spisywał się na lotach. Zawsze przychodził, że tak powiem, w pierwszej dziesiątce. Dlatego też postanowiłem zostawić tego gołębia, żeby mieć też jakieś potomstwo po prostu po tym gołąbku od tego kolegi właśnie z Bierawy. Także to by było tutaj na tyle, jeżeli chodzi o przegląd, taki jesienny przegląd hodowli. Gołąbki są już niektóre bardzo ładnie wypierzone. Dostają taką karmę, mieszankę jęczmienia, pszenicy, owsa z domieszką kukurydzy, ponieważ nie karmię gołębi tak super, super ekstra. Wydaje mi się, że karma taka jest zupełnie wystarczająca do tego, żeby gołębie mogły się wypierzyć. Dostają też oczywiście regularnie do karmu witaminy. Dostają gryty, dostają też zakwaszacze, także myślę, że gołąbki mają się dobrze. Poza tym są w zdrowiu, tak jak widać. I będziemy
na wiosnę. Starali się poparować te gołębie i będziemy widzieć, co przyszły sezon, że tak powiem, pokaże. Także tutaj z gołębnika lotowego to tyle. Jeszcze będę chciał troszkę właśnie powiedzieć coś na temat tego sklepu. A więc tak, już po, że tak powiem, po prezentacji, jesiennej prezentacji mojej hodowli, przedstawiłem Wam trochę nabytków, które nabyłem do hodowli na przyszły sezon. Pokazałem Wam samczyki, które zakupiłem od kolegów z mojego oddziału. Są to gołębie, które wydały bardzo dobre potomstwo i to potomstwo spisywało się dobrze na lotach u kolegów. Także teraz będą miały okazję te gołębie sprawdzić się również i u mnie. Na początku wspomniałem o tym, że będę chciał założyć sklep internetowy. Jest już to wszystko w powijakach, że tak powiem. Link tego sklepu znajdziecie w opisie tego filmu. Będziecie mogli sobie tam wejść i zobaczyć. Na razie, co prawda, nie ma tam żadnych produktów, ale już niebawem pojawią się tam produkty czołowych marek, takich branżowych, właśnie jeżeli chodzi o hodowlę gołębi. Będą to produkty z Pigeon Vitality, głównie takie produkty sztandarowe, które bardzo dobrze się sprzedają na rynku i cieszą się dużym zainteresowaniem. I teraz chciałem powiedzieć, dlaczego jestem skłonny do tego, żeby taki sklep otworzyć. Zainteresowało mnie to z tego tytułu, że dużo ludzi dzwoni do mnie, pisze, a także pytają się o to, czy oprócz sprzedaży gołębi, ponieważ wcześniej sprzedałem kilka gołębi, kilkanaście, czy oprócz sprzedaży gołębi będę miał też do sprzedawania, będę miał też do sprzedaży produkty dla gołębi. No i to takie zapotrzebowanie, że tak powiem, ze strony hodowców sprawiło, że skłaniam się ku temu, żeby taki sklep właśnie otworzyć. I jest to wszystko na razie testowane, że tak powiem, na Facebooku. Nie mam na razie witryny, bo miałem też zapytania, czy jest witryna, a więc odpowiadam, że nie mam jeszcze witryny internetowej, ponieważ no nie będę na razie, że tak powiem, rozkręcał tego na cały gwizdek, ponieważ nie wiem też, jaka będzie sprzedaż tych produktów. W każdym bądź razie będą też takie filmy, że tak powiem, w których będę opowiadał o tych produktach, jak one spisywały się u mnie, jak spisują się u kolegów hodowców, z mojego oddziału kolegów, których znam też medialnie, opinie i tak dalej, i tak dalej. Może uda mi się też kogoś zaprosić do takiego filmu, w którym będę chciał zaprezentować te produkty. Także wszystko jak gdyby idzie w tą stronę, żeby taki sklep jednak otworzyć i żebyście Wy, jako widzowie, jako powiedzmy przyszli klienci, mogli też nabywać te produkty również u mnie. Także to by było dzisiaj na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam, kto jeszcze nie zasubskrybował kanału, do subskrypcji i zapraszam oczywiście do zaglądania na Facebooka, na stronę Doświadczalnej Hodowli Gołębi Pocztowej, która uzyskała, że tak powiem, miano certyfikatu firmy godnej zaufania. To o tym też wspominałem na Facebooku, także ci, którzy obserwują, to wiedzą. I stąd też mniej więcej właśnie wyłonił się również ten pomysł, żeby zacząć już sprzedawać produkty dla gołębi i też jak gdyby je promować i tak dalej, i tak dalej. Także dziękuję, dzisiaj to tyle i zapraszam do, tak jak mówię, do subskrypcji, zapraszam również do Patronite'a. Link do Patronite'a również znajduje się w opisie filmu. Możecie zostać patronami kanału, wesprzeć mnie. Jeżeli macie jakieś pomysły, bardzo proszę o sugestie w komentarzach i tak dalej, i tak dalej. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli ktoś coś fajnego zaproponuje, zasugeruje i tak dalej. Liczę też również na współpracę, jeżeli ktoś będzie chciał współpracować na zasadzie takiej wymiany, czy też sprzedaży, czy zakupów. Bardzo chętnie rozważę taką propozycję. I tak jak mówię, to dzisiaj na tyle. Kończę. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dobry lot.